Witamy. Zapraszamy na mecz charytatywny piłki siatkowej kobiet, który odbędzie się 12 lutego o godzinie 17:30 na hali Mosir w Łańcucie. Będziemy zbierać pieniądze na rehabilitację dla Poli. Teraz posłuchajcie jej historii. Nasza córka Pola choruje na zespół Angelmana. Jest to rzadka, obecnie nieuleczalna choroba genetyczna, która dotyka około 1 na 15 tysięcy osób. W wieku 6 miesięcy jej rozwój psychoruchowy zahamował. Mimo tego, że Pola ma dwie starsze siostry i byliśmy świadomi, że dzieci rozwijają się w różnym tempie, czuliśmy, że coś jest nie tak. O chorobie córki ostatecznie dowiedzieliśmy się, kiedy miała trochę ponad rok, po kilku miesiącach badań diagnostycznych. Pola, jak większość osób cierpiących na zespół Angelmana, choruje również na padaczkę. Szczęśliwie od ponad 4 lat leczenie przynosi efekty i nie męczą jej już codzienne napady padaczkowe, które zabierały jej wszystkie ciężko wypracowane sukcesy. Ogromnym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu jest typowy dla zespołu Angelmana brak snu. Nasza córka potrafi spać po 3-4 godziny na dobę. Zdarzały się też okresy, kiedy nie spała ponad dobę, czy nawet 48 godzin. Pola nie mówi. Powoli zaczyna komunikować się z otoczeniem dzięki komunikacji alternatywnej i wspomagającej, tzw. AAC. Największym na ten moment problemem, z którym się zmagamy, jest jednak brak umiejętności samodzielnego chodzenia. Pola rehabilitowana jest codziennie, często 2 razy dziennie, odkąd skończyła rok. Regularne terapie usprawniające i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne spowodowały, że zaczęła chodzić podtrzymywana za ręce. Jednak tak bardzo wyczekiwana przez nas samodzielność w poruszaniu się wymagać będzie jeszcze lat fizjoterapii. Mimo tych wszystkich problemów, Polcia jest bardzo pogodną i radosną dziewczynką. I ta właśnie dziewczynka wraz z rodzicami i siostrami zaprasza Was wszystkich na wyjątkowy mecz siatkarski, który odbędzie się 12 lutego w Łańcucie. Bądźcie tam wszyscy dla Poli i wyjątkowych sportowych emocji. Zagrajmy razem dla Poli!